Nie dalej jak 2 lata temu, w grudniu 2013 roku, pojawił się pierwszy filmik przedstawiający dziwną istotę, która wchodziła po ścianie bloku mieszkalnego w Rosji. Tymczasem przed rokiem pojawiły się kolejne takie nagrania. Obserwacja istoty o wielometrowych kończynach opublikowana przed 2 laty była tak niesamowita, że niewiele osób uwierzyło, że jest to prawdziwe nagranie. Wśród opinii dominowało przekonanie, że to tylko grafika komputerowa. Jednakże rok po oryginalnym nagraniu pojawiło się kolejne, w którym nieznana istota znowu wdrapuje się na jeden z budynków. Większość badaczy stwierdziła, że filmik jest warty przynajmniej pogłębnej analizy, ponieważ nie wygląda na typowe CGI. Okazuje się, że istnieje miejska legenda tzw. Slendermana, czyli smukłego człowieka, który pojawia się niespodziewanie, wzbudzając przerażenie dzieci. Według tego mitu istota ta ma od 2 do 4 metrów wysokości i zamiast twarzy ma gładką skórę bez jakichkolwiek rysów. Dodatkowo istota ta może wyciągać swe ramiona na kilka metrów. Trzeba przyznać, że to, co pokazują oba rosyjskie filmiki, świadczy albo o tym, że jest to jakaś realna, nieznana nam istota, albo wręcz przeciwnie, CGI wykonane w oparciu o legendę Slendermana. Wkrótce mija rok, od kiedy po raz pierwszy wspomniałem o tym stworzeniu na moim kanale i od tamtej pory ani razu nie pojawiło się ono w mediach społecznościowych, co jedynie wzmacnia hipotezę, iż mogło być to jedynie oszustwo. W tym momencie warto wspomnieć, że film z oryginalnej obserwacji tego stworzenia w 2013 roku został usunięty z YouTube'a.